Przed nami Jakub Kulej, trener personalny, kickbokser i przedsiębiorca. Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. Dobra, to ciebie z pierwszym pytaniem. Ile razy w tygodniu, ile w ogóle godzin w tygodniu poświęcasz na to, żeby wyglądasz tak, jak wyglądasz? Mówimy o treningach. Tak, tak, tak. Więc tak, jeżeli chodzi o liczbę treningów, w moim przypadku jest to dość liczba wysoka, biorąc pod uwagę jeszcze czas i zaangażowanie, jakie muszę włożyć w pracę, a aktualnie również prowadzenie własnego klubu, no to zdarza mi się trenować między 7, 8, a czasem i 9 razy w tygodniu. Szczególnie w okresie, gdy szykowałem się do walk, to było to rzeczywiście po 2 razy dziennie trenowałem, łącznie z weekendami, gdzie też odbywały się treningi. Także to była dość duża liczba treningów, natomiast organizm trochę teraz wystawił mi rachunek za to i ostatni czas troszeczkę musiałem sobie zluzować, no bo jednak okazało się ku memu zdziwieniu, że nie jestem terminatorem. Okej, okay. A ile ważysz, jeżeli masz tyle mięśni? Ze 108 kilo, 100, nie, 108, 107 kilo ważę przy wzroście 189 kilo. Jest 189 centymetrów, przepraszam okay. bardzo. A masz tkankę też co? No jasne, oczywiście. A dużo? Jak każdy. Wiesz co, jak zbadałem się na takim, na tej maszynie mierzącej, analizatorze składu ciała, miałem około 12-13% tkanki tłuszczowej. I tak, i nie. Jakoś ja specjalnej wagi do redukcji, do trzymania niskiego poziomu fatu nie przywiązuję. U mnie jest to raczej efekt uboczny dużej ilości treningów i po prostu w miarę tam jakiegoś trzymania diety plus suplementacji. Właśnie zacząłeś mówić o diecie. Jak jesz? Szczerze, w moim przypadku to w grę wchodzi tylko i wyłącznie catering, więc ja mam po prostu firmę cateringową, z której korzystam już od wielu, wielu lat i jestem z nimi po prostu dogadany na odpowiednią kaloryczność, odpowiednie tam powiedzmy mniej więcej makroskładniki. Ja korzystam z tej diety i oni mi po prostu przygotowują, plus sam jakieś korzystam jeszcze jakieś tam powiedzmy batony białkowe w międzyczasie, teraz bardzo fajne jakieś tam puddingi białkowe, dużo takich fajnych produktów jest w jakichś Lidlach, Biedronkach i ja sobie z tego korzystam na co dzień, plus jakieś tam powiedzmy woda, jakaś tam Pepsi bez cukru i tak dalej. Rozumiem. To w ciągu dnia tak wygląda. Dobra. A co robisz jakby oprócz kickboxingu? Na co dzień zajmuję się, i to jest takie moje główne zajęcie, któremu poświęcam najwięcej czasu, jest to praca jako trener personalny. Po prostu prowadzę treningi ludziom. Od jakiegoś czasu już mogę i mam przyjemność robić to w własnym studiu, które mieści się tam przy ulicy Krakowskiej. Tam prowadzę również, w tym roku zacząłem treningi kickboxingu. Jakby zacząłem szkolić się w tym zakresie. Zrobiłem sobie szkolenia odnośnie prowadzenia treningów kickbokserskich oraz bokserskich. No i taki jakby merytorycznie również przygotowany, postanowiłem, że w tym roku również będę prowadził już treningi z zakresu sportów walki. No i można powiedzieć, że tak jakby mieszam te dwa zajęcia, bo i treningi personalne na siłowni, i treningi sportów walki. Właśnie, jako trener personalny i trener kickboxingu, musisz jakoś motywować ludzi. W jaki sposób to robisz? Wiesz co, jeżeli chodzi o takie stricte aspekty motywacyjne, no to wiesz, ja nie, w głównej mierze nie pracuję z osobami, które są zawodowymi sportowcami, tak? W większości przypadków są to osoby, które po prostu dla nich sport i jakby aktywność fizyczna jest jakimś tam dodatkiem w ciągu dnia, bo mają jakieś tam swoje zajęcia. I powiem ci z mojego doświadczenia, tak naprawdę bardzo wiele ludzi ma problem z motywacją i z jakąś tam regularnością w przychodzeniu na treningi i umawianie się z trenerem personalnym jest dla nich właśnie jakby motywatorem w tym sensie, że oni są umówieni, że wiedzą, że ktoś na nich czeka, że oni zapłacili za ten trening, że wiedzą, że po prostu
ten termin, który oni dostali na, jakby na trening, ich motywuje do tego, do przyjścia. To jest pierwsza rzecz. Druga kwestia, jakby ludzie też muszą, jak ja każdego przynajmniej namawiam, do znalezienia takiej motywacji wewnętrznej na zasadzie poszukania jakiegoś tam bodźca, żeby schudnąć, żeby zmienić swoją sylwetkę, zmienić swoje nawyki żywieniowe. Bardzo często ludzie lepiej się czują po rozpoczęciu treningu, po zmianie tych jakichś nawyków żywieniowych. Oni po prostu odczuwają taką jakąś, powiedzmy, określoną liczbę benefitów, które zyskują poprzez rozpoczęcie treningów, że oni sami się do tego też motywują. Ale ja już jakby tak wiele lat pracując w zawodzie trenera nauczyłem się tego, że jakby świata nie zbawię i są osoby, których na siłę też nie zmuszę do tego, żeby trenowali, żeby zmieniali swoje życie, swoją sylwetkę i tak dalej. Ja po prostu też nie zmuszam ich do pewnych rzeczy i często takie współprace też jakby się kończą. Szybko się kończą. Tak jest. Wiem, że w swoim życiu oprócz kickboxingu i boksu uprawiałeś dużo różnych sportów. Opowiesz nam o nich? W sumie większość życia byłem zawodnikiem piłki nożnej. Nie określam siebie jako piłkarza, bo piłkarze to grają w Lidze Mistrzów. Ja uprawiałem piłkę nożną na poziomie tam trzeciej i czwartej ligi, grając tutaj w różnych klubach. Między innymi też udało mi się jako junior zahaczyć o Śląsk Wrocław. Grałem tutaj w Oławie, w Brzegu Dolnym, w trzeciej lidze. Także no, miałem taką jakby okazję spróbować tych dyscyplin. Przez 24 lata byłem dość mocno zaangażowany w uprawianie tych sportów. Natomiast z perspektywy czasu wiem, że ja bardzo mam takie podejście mocno profesjonalne do wszystkiego. Bardzo jestem zaangażowany, staram się. A jednak sport, piłka nożna na poziomie trzeciej i czwartej ligi nie do końca zgrywa się z moim podejściem i tak często to jakby nie wychodziło i wiem, że to zakończenie jakby uprawiania tego sportu to było w moim życiu dobrą decyzją. Dlaczego przeszedłeś na kickboxing z tej piłki nożnej? Pierwsza rzecz to dlatego, że w kickboxingiem zaraził mój taki przyjaciel, który prowadzi klub, w którym ja trenuję, Damian Patkowski. Klub nazywa się Iron Gym i on mnie bardzo mocno zaraził jakby miłością do tego sportu. A druga kwestia, wydaje mi się z perspektywy czasu, że ja źle dobrałem dyscypliny, bo uważam, że ja miałem problem z tym, że uprawiając dyscyplinę zespołową, nie na wszystko ja miałem wpływ, bo jakby za wyniki odpowiada zespół. A ja poprzez swoją jakąś tam wysoki poziom ambicji, mocne zaangażowanie, często moi koledzy na przykład potrafili przyjść po imprezie na mecz albo nie przychodzić na treningi i te jakby rezultaty nie były satysfakcjonujące i wiem, że ja po prostu powinienem uprawiać dyscypliny indywidualne, gdzie wszystko jest ode mnie zależne i takim właśnie sportem jest między innymi są sporty walki, to nie są sporty drużynowe, gdzie ktoś może jeszcze mieć, czyli może mieć wpływ. Ja wychodzę, ja wygrywam, to jest moja zasługa, ja przegrywam, czyli gdzieś popełniłem jakieś błędy, na których się tam mogę uczyć, a nie ponoszę konsekwencje błędów moich kolegów i ja sobie z tym chyba nie radziłem. Okej. Okay. Przechodząc trochę do twojego dzieciństwa, gdzie się urodziłeś i jak w ogóle wyglądało twoje życie do gimnazjum? Ja urodziłem się w Jeleniej Górze, stamtąd pochodzę. Do ukończenia gimnazjum tam mieszkaliśmy, natomiast po rozwodzie moich rodziców przeprowadziliśmy się do Wrocławia i tutaj żeśmy się, że tak powiem, zakotwiczyli na już praktycznie chyba na całe życie i mama wraz z nowym partnerem, ja z moim bratem tutaj już mieszkamy od czasu ja liceum, czyli już od 2004 roku już jestem tutaj we Wrocławiu. Dobra. A czy byłeś tak samo poukładany jak teraz i grzeczny w gimnazjum? Nie. Jeśli chodzi o moje zachowanie i moje czasy gimnazjalne, można powiedzieć, że to był okres dość burzliwy. Wręcz w szkole można powiedzieć, że uchodziłem za takiego ancymona i do tego nawet raz doszło, że miałem taki zespół wychowawczy, w którym nauczyciele wraz z księdzem, rodzicami, wszyscy się zebrali i dyrekcją zastanawiali się, czy nie przenieść mnie do innej klasy, bo byłem w grupie takich chłopaków, która, że tak powiem,
no, nie była poukładana i nie była grzeczna. No, zdarzało nam się różne rzeczy. Natomiast nie były to jakieś rzeczy na granicy prawa oczywiście, tylko to było raczej w formie, nie wiem, dokuczania innym znajomym, jakieś tam uciekania z lekcji, jakieś tam prześmiewczych, głośnych komentarzy w trakcie lekcji, rozwalania przez to lekcji. No i to były takie sytuacje, które dość były nagminne. No i to było dość problematyczne i rzeczywiście czas gimnazjum był taki dla mnie burzliwy. Liceum byłem już zacząłem być bardziej ogarnięty ze względu na to, że już się bardzo skupiłem wtedy na sporcie, na treningach i ukierunkowałem się już bardziej. Wracając do twoich walk, jaka była twoja najważniejsza walka, takie najbardziej popularne? Czy... Powiem tak, ja za wielu tych walk tak naprawdę nie miałem, aczkolwiek zrealizowałem swoje marzenie, bo zawsze ważyło mi się, żeby wystąpić na takiej gali, która będzie bardzo fajnie zorganizowana. I takimi galami są gale Boxing Challenge organizowane przez Fundację Cancer Fighters. Są to gale, które organizatorem jest Marek Kopyść, bardzo, bardzo fajny facet, mocno zaangażowany w swoją pracę i bardzo fajna misja jest tej fundacji, bo oni pomagają osobami, szczególnie osobom, dzieciom w walce z nowotworem i jakby cała inicjatywa tej gali polega na tym, że wszystkie zebrane pieniążki przekazywane są na tą fundację i oni te pieniądze jakby zbierają. No i jakby organizacja, wiele osób ze świata sportów walki twierdzi, że te gale są organizowane na najwyższym takim poziomie, jeżeli chodzi o sporty walki w Polsce, że tak naprawdę może nie na poziomie KSW, ale wielu tych organizacji, które robią również gale. Miałaś kontuzję. Jaka była twoja najpoważniejsza kontuzja? W sumie najpoważniejszą kontuzję, bo ja miałem kontuzji bardzo dużo w piłce nożnej. To były jakieś skręcenia kostek, jakieś połamania palców, ale tak naprawdę najpoważniejszą kontuzję to właśnie na tej gali Cancer Fighters. Miałem rękę, miałem wybity kciuk ze stawu, rozerwaną torebkę stawową i przez 6 tygodni chodziłem z takimi drutami w ręce wystającymi, które usztywniały mi ten kciuk, żeby on wrósł w to miejsce i jakby się tam wszystko zagoiło. No to była dość taka poważna kontuzja, tym bardziej, że ona mi się zdarzyła w drugiej rundzie. Ja przewalczyłem całe pełne 3 rundy, wygrałem tą walkę. Natomiast od drugiej rundy już nie czułem ręki. I wiedziałem, że całe ręki? No już praktycznie był paraliż ręki z bólu. Kciuk wypadał, on po prostu wisiał sobie i to było dość takie nieprzyjemne. Spodziewałam się, że mogło być nieprzyjemne. Tak. A ćwiczyłeś podczas takiego? Kontuzji? Tak, podczas tej kontuzji, dokładnie. Ja nie miałem w ogóle przerwy. Ja jakby wyszedłem ze szpitala, pamiętam, w niedzielę poszedłem na prześwietlenie, w poniedziałek trafiłem do szpitala, we wtorek wyszedłem, pojechałem prowadzić treningi, a już w środę już trenowałem, bo przecież mam rękę zdrową, dwie nogi. Więc resztę mogłem sobie robić. Nawet w momencie, jak już przestał być ten ból taki rwący, normalnie chodziłem na kickboxing i trenowałem lewą ręką i kopałem. Także nie było jakby możliwości, żeby przestać. To było, a potem jakby wydarzyła się jakaś dysproporcja między siłą w twoich rękach? Bardzo duża. Ta ręka jest praktycznie przy uderzeniach, to jest 50-60% tego, co do tej pory mogłem uderzyć. Chwytu praktycznie nie mam. Ćwiczysz tą rękę? Ćwiczę, natomiast ta ręka, jak zobacz, nawet jak ci pokażę i pokażę tu do kamery, ona mi się krzywo zrosła. Ona po prostu, ja nie mam pełnej sprawności już w tej ręce. Także no, ta kontuzja jest dość nieprzyjemna. Jest raczej już stałe. No musiałaby się przyjąć na pewno. A teraz takie cięższe pytanie trochę. Co to jest według ciebie sukces? Jak definiujesz? Sukces. Jak ja definiuję sukces? Dla mnie sukces jest jakby realizacją swoich celów. Nie mówię marzeń, mówię o celach, bo cele są takie realne. Marzenia mogą być jakieś tam wyimaginowane, a sukcesem jest realizacja swoich celów, czyli swoich założeń, które sobie tam wyznaczamy w życiu. I myślę, że jeżeli osiągam te cele, które sobie wyznaczam, to dla mnie to jest sukces. Czy jest ktoś, komu coś wdzięczasz za swoją karierę obecną? Karierę. Mówimy o karierze. Nie, ogólnie całe swoje życie. Mam parę osób. Generalnie
Wiesz co, kiedyś oglądałem taki wywiad z takim raperem Waldemarem Castą tu z Wrocławia i on powiedział bardzo fajne zdanie, które mi się podobało, i on powiedział tak, że on odniósł sukces w muzyce dlatego, że on otaczał się lepszymi raperami, lepszymi muzykami od siebie. Tam on w takiej grupie Casta skład był i między innymi Don Guralesco. To są super raperzy i generalnie ja mam takie same zdanie, że ja zaszedłem w życiu gdzieś tam w fajne miejsca, udało mi się dojść, dzięki temu, że jakby otaczam się ludźmi, którzy są w wielu aspektach lepsi ode mnie. Czyli po prostu ja lubię się uczyć od ludzi i lubię po prostu przebywać z osobami, które dają mi jakąś wartość w życiu i coś do niego wnoszą. Dlatego tak jakby cenię sobie wartość znajomości z takimi ludźmi, a jakbym tak stricte miał powiedzieć, komu zawdzięczam wiele rzeczy, to tak naprawdę chyba sobie, bo ja jestem taką bardzo upartą osobą, która jeżeli sobie coś postanowi, to chcę to zrobić, to nie ma jakby dla mnie barier i przeszkód i ja po prostu do tego celu będę dążył. Natomiast na pewno też moja mama ma duży wpływ miała, bo ona gdzieś tam mocno się poświęciła w życiu i dała w wielu momentach mi jako szczególnie młodszego człowieka, bo teraz to już nie, cisnęła mnie, żeby gdzieś tam przejść do przodu i szczególnie tam powiedzmy w okresie studiów i tak dalej, żeby gdzieś tam porobić te rzeczy, które są dla mnie w życiu ważne. Mówiłeś na początku o swoim bracie. On ci inspiruje, czy bardziej ty jego? Wiesz co, myślę, że między nami jest 7 lat różnicy i kiedyś na pewno mój brat bardziej inspirował się mną. Myślę, że w niektórych aspektach może być teraz tak samo, natomiast teraz jest tak to dość wymienne. Ja bardzo lubię mojego brata słuchać, ponieważ mimo tej dzielącej nas różnicy wieku, młodszy o 7 lat, mój brat bardzo mocno zagłębia się w takie aspekty coachingowo-mentalno-psychologiczne. Zresztą rozpoczął studia psychologii chyba sportu w tym momencie, jest na pierwszym roku i bardzo, bardzo mi się podoba w wielu aspektach jego podejście mentalne. Od niego się uczysz tej motywacji? Też. Wiesz, na przykład jak miałem walki, on był na wszystkich moich walkach, to jest tak, że ja jak idę na rozgrzewkę, to przychodzę do niego i mówię: Michał, chodź, powiedz coś do mnie, nie? I on staje nade mną, tak głowę do głowy i zaczyna mi do mnie mówić. I to, co on do mnie mówi, to do mnie tak mocno zawsze trafia, że ja po prostu jestem tak sfokusowany potem na tym wszystkim i myślę, co mam robić, że gdzieś tam to na mnie działa. I ja po prostu od mojego brata czerpię inspirację. Poza tym on jest o wiele spokojniejszy ode mnie, bardziej stonowany, mniej emocjonalny i to też jakby ja się od niego uczę takiego, bo można powiedzieć, stoicyzmu. Czyli oba się od ciebie uczycie. Myślę, że tak. No, generalnie mój brat jakby też na pewno go zainspirowałem, bo też poszedł w tym kierunku i też zajął się prowadzeniem treningów personalnych. Nie? Hej, a czego cię żałujesz? Mówiłeś, że miałeś taki burzliwy okres w gimnazjum, to? Czy ja czegoś żałuję? Wiesz co, jako w danym momencie, jak jakieś sytuacje się działy, to można myśleć, że się żałuję, ale powiem ci już jako osoba, która tam troszkę może w życiu przeżyła, że chyba nie ma sensu żałować czegokolwiek, bo wszystko, co się działo w naszym życiu, wszystkie wydarzenia, te dobre i te złe, one nas kształtują i one powodują, że to, kim jesteś teraz, to nie wiesz, czy byś był tą samą osobą, gdyby te złe rzeczy też się nie działy. Bo wiesz, dobre rzeczy nas jakby wzmacniają, powodują, że pojawia się uśmiech na naszych twarzach, a te złe jakby powodują, że nasze tyłki twardnieją i my sobie dzięki tym złym rzeczom możemy tak jakby budować tą zbroję, bo wiesz, w życiu będzie różnie, będzie raz fajnie, raz gorzej i tymi złymi doświadczeniami jakby się wzmacniamy i ta nasza garda, którą trzymamy, jest wtedy mocniejsza, tak ja do tego podchodzę. Zacząłeś o tym mówić, czyli jesteś w środku bardzo niewrażliwą osobą i ty właśnie... Podobno tak. No, i ty właśnie tą swoją zbroją, jak fizyczną, jak i taką psychiczną, próbujesz się zasłonić i ty jesteś świadomy, czy podświadomy? Wiesz co, być może tak, być może gdzieś jakby to budowanie tej tężyzny fizycznej, te sporty walki, ten ogólnie ucieczka w sport była jakoś dla mnie próbą jakby odnalezienia się
bo gdzieś tam, żeby w środowisku na przykład funkcjonować, ja też wychodzę z takiego ciężkiego środowiska, dużo czasu spędzałem z kolegami na podwórku, na ulicy i gdzieś tam to środowisko mnie kształtowało. Trzeba było być twardym i sobie radzić. Gdzieś tam ja nie mogłem sobie pozwolić, żeby... Druga kwestia też jakby no, sytuacja rodzinna, ten rozwód rodziców i tak dalej, więc ja nie mogłem być miękki, więc prawdopodobnie tak może być, że jakby sport i sporty walki, piłka nożna, siłownia i tak dalej była ucieczką i jakby budowaniem sobie tej wokół siebie tej takiej zbroi. Natomiast podobno słyszałem, że jak się otworzy, to jestem nawet wrażliwym gościem. Co sądzisz o ciało pozytywności? Wiesz co, ja jakoś się nie wczuwam nigdy w ten temat. Generalnie ja nie mam w sobie takiego poczucia, że nie wiem, dyskredytowania osób otyłych i czy nie wiem, jakiegoś piętnowania ich. Dla mnie jakby każdy, kto przychodzi i przychodzi do mnie z jakimiś oczekiwaniami, z jakimś swoim problemem, dla mnie jakby to nie ma znaczenia. Wiesz, ja patrząc pod kątem takim typowo prozdrowotnym, no to wiadomo, że otyłość nie jest dobra pod kątem zdrowotnym, jakieś tam insuliny, chorób jakichś wieńcowych, autoimmunologicznych. Tak dużo jest tych chorób, które mogą mieć, otyłość może na nie mieć wpływ, że ja pod tym kątem jakby nie jestem tego zwolennikiem, ale jeżeli ktoś dobrze się czuje w swoim ciele, no to jakby ja nie będę takiej osoby piętnował i mówił o ty jesteś taki i taki, bo jesteś, bo masz nadwagę. Ja mam osoby, które ze mną trenują z nadwagą i dla mnie jakby to nie ma w ogóle znaczenia. Wiadomo, że po prostu dążymy do tego, żeby gdzieś ten poziom tej tkanki tłuszczowej poprzez aktywność fizyczną zmniejszyć, ale to jakby nie wgłębiam się w jakieś tam te aspekty ideologiczne, że ciało, pozytywność, to, tamto. To jest indywidualna sprawa każdego człowieka. Dobra. Wiem, że inspirujesz innych i teraz pytanie, oprócz twojego brata, o którym wcześniej już powiedziałeś, kto cię jeszcze inspiruje? Wiesz co, ja powiem tak, pod kątem takim sportowym podejściem do życia miałem kilku takich sportowców, których jakby poczynania śledziłem i gdzieś mnie oni inspirowali. Może to zabrzmi trochę teraz tak banalnie, co powiem, ale ja osobiście uważam, że każdy młody sportowiec, i ja mam też takie po prostu podejście, to powinien mieć chyba plakat Pudziana nad łóżkiem i patrzeć, jak ten człowiek się rozwijał i co osiągnął przy swoim kosmicznym nakładzie pracy, w jaki włożył. Bo to nie był człowiek utalentowany, to nie był człowiek, który dostał jakiś dar od Boga, tak jak, nie wiem, można powiedzieć, Messi ma tą iskrę Bożą, która mu pozwala robić coś, czego inni nie potrafią. To generalnie Pudzian to jest wyrobnik, to jest człowiek, który nie dość, że prowadzi firmy, nie dość, że jest biznesmenem, jest do tego sportowcem, codziennie godzina piąta on idzie biegać na trening, idzie do pracy, jest, powiedzmy sobie szczerze, gość jest milionerem, a wsiada w traktor, jedzie na pole i zbiera jakieś tam czereśnie czy coś, jedzie tirem, poogarnia coś, a wieczorem wraca i jedzie na trening. Ja nie wchodzę tu w aspekty... Jest bardzo pracowity. To jest tytan pracy, to jest wyrobnik, to jest człowiek, który swoją ciężką pracą doszedł do jakiegoś miejsca. I ja uważam, i dla mnie to jest na przykład, ten człowiek mnie inspiruje. Na przykład Michael Jordan był dla mnie też taką, jako młodszy chłopak, inspiracją. On kiedyś nawet takie fajne zdanie powiedział odnośnie przegrywania i ja się bardzo tego trzymam i ja do tego tak podchodzę. On powiedział tak, że nie trafił ileś 10 tysięcy rzutów i ileś razy przegrał tam zbiórkę pod koszem, ileś przegrał meczów. Natomiast dzięki tym wszystkim przegranym odniósł sukces. Dlatego został najlepszy, został legendą NBA, bo te porażki potrafił przekuć w sukces. I to jest jakby dla mnie też tego swojego rodzaju inspiracja. Natomiast jeżeli chodzi o, mówimy tu o kwestiach sportowych, na przykład jeżeli chodzi o aspekty zawodowe, to jak rozpoczynałem swoją karierę, to miałem
paru kolegów, trenerów, którymi się tam inspirowałem i gdzieś tam wzorowałem na ich pracy. Natomiast już jakby zawodowo raczej gdzieś tam nie potrzebuję jakiejś inspiracji, po prostu już poprzez to doświadczenie, które zebrałem i tak dalej, to sobie pozwalam tych inspiracji nie mieć, natomiast wiem co mam robić jako trener, już sobie gdzieś tam bez tego radzę, tak? Wiem, że trenujesz i ty trenujesz różnych ludzi jako trener personalny, 70 godzin tygodniowo średnio. Potrafię, tak. No potrafię, no. I jak resetujesz głowę po takich treningach, o tej godzinie? Pewnie wracasz jakieś 22, znasz 6, pewnie masz ciężką pracę. No ciężki temat zacząłeś. Powiem tak, to nie jest łatwe i to nie jest normalne i uważam, że to nie może być sytuacja, która będzie gdzieś tam u mnie trwała jeszcze przez bardzo długi okres czasu, żeby tyle pracować, bo jest to ciężkie. Generalnie moja praca dla wielu osób, które nie są w temacie, może się wydawać, że no co ty masz za pracę? Przyjdziesz, posiedzisz sobie na telefonie, powiesz zrób sobie pompki, pochodzisz sobie i przychodzi następny klient. Natomiast to nie do końca tak jest, bo tobie się wydaje, że ty robisz pompki, bo ty masz robić pompki, a ja wiem, że ty masz zrobić pompki, a na przykład nie zrobić takiego ćwiczenia, bo nie wiem, bo masz jakiś problem, z plecami, masz gdzieś jakieś kontuzje, nie wiem, dzisiejszego dnia na przykład klientka mi przyjdzie, powie, że ma okres i nie do końca jest w stanie robić wszystkie ćwiczenia, więc ja muszę ułożyć jej ten trening tak, żeby ona się czuła po tym treningu dobrze, a nie jej jeszcze dowalić. Na przykład przychodzi inna osoba i mówi, że pokłóciła się ze swoim mężem i ona po prostu dzisiaj nie ma siły na trening. Ktoś przychodzi, bo wkurzony, szef go w pracy wkurzył, no to też dzisiaj inaczej trening. Albo ktoś mi przychodzi i mówi, zrób mi taki trening, że chce się wyżyć i chce wyjść stąd na ledwo własnych siłach, więc ja muszę przygotować w głowie komuś innemu taki trening. Druga kwestia, przychodzi mi na przykład, ja potrafię prowadzić, nie wiem, około 15-16 czasem treningów dziennie. Przychodzi mi 16 osób ze swoją energią, ze swoim humorem, ze swoim nastrojem. Ja muszę się do tej osoby dostosować, bo ktoś przychodzi smutny, ktoś przychodzi szczęśliwy, ktoś przychodzi taki, że nie chce w ogóle gadać, a ktoś przychodzi i mi gada tyle, że ja nie jestem w stanie z tą osobą już dalej jeszcze prowadzić treningu, bo ta osoba ciągle do mnie gada, więc jest naprawdę, jest taki miszmasz w ciągu dnia energetyczno-emocjonalny, że ja po takim dniu wieczorem jestem wypruty. Ja przychodzę do domu, ja nie mam siły na nic i to jest często tak, że ja po prostu tylko szykuję się na drugi dzień, przygotuję sobie jakieś jedzenie, tam suplementy, witaminy, wykąpię się i idę spać, nie? To nie jest łatwe. Ja tak naprawdę odpoczynek mam dopiero w weekend, gdzie ta głowa może odpocząć. I dla mnie najlepszym resetem to są dwie rzeczy. Albo to, jak jest pogoda, to jest motocykl. Ja po prostu wsiadam na motocykl. Tak. Nie boisz się? Nie. Ja mam zajawkę straszną. Ja na motocyklu jeżdżę już od kilku lat i po prostu wsiadam w motocykl i robię po 200-300 km w weekend i ja w niedzielę potrafimy cały tutaj wokół Dolnego Śląska ze znajomym pojeździć. A teraz jak jest taka pogoda gorsza, no to odpalam PlayStation. Trening, który najbardziej zapadł Ci w pamięć, powiesz o nim? Pamiętam mocne treningi, na przykład z kickboxingu tam w Iron Gymie, gdzie po prostu kończyłem wychodząc na kolanach, ledwo o własnych siłach, albo z jakimiś nokautami, albo jakimiś obiciami, bo były to mocne treningi, pamiętam takie. A z piłki nożnej to było przez tyle lat, już mi się to tak ujednoliciło i tak mi się to wszystko zlało, że jakby nie mam jakiejś jednostki wybitnej, o której bym pamiętał. A jeżeli jako kickboxer, podczas tych walk na pewno widzisz krew. Jak na nie reagujesz? Nie ma to w ogóle znaczenia. Bardziej smuci mnie śmierć Mufasy niż krew. Tak, także to na mnie większe wrażenie robi niż krew. Okej. Czy nie boisz się w ciemnej ulicy? Nie boję się w ciemnej ulicy. Okej. Twoja największa motywacja na teraz? Moją teraz największą motywacją i rzeczą, na której się bardzo skupiam i chcę zrobić, to jest rozwój po prostu klubu i rozwój firmy. Słyszałem, że zrobiłeś to w miesiąc, więc to naprawdę duży sukces. No, półtorej. Razem z moim bratem i wspólnikiem postawiliśmy klub praktycznie w półtora miesiąca.
Oczywiście ten klub cały czas tworzymy, on to nie jest już tak, że to jest skończone, ale w bardzo szybkim czasie, ogromnym nakładem pracy, własnej pracy, zrobiliśmy miejsce, które naprawdę myślę, że jest super i robi fajne wrażenie. Pewnie jesteś bardzo młody, więc jakie masz marzenia? Bardzo ci dziękuję, rzadko to słyszę ostatnio. Mam prawie 36 lat. Czy mam marzenia? Moim marzeniem chyba... Rozwój klubu? To jakby zawodowo tak, natomiast prywatnie chyba już zbliżam się powolutku do momentu takiego myślenia, że już bym chyba chciał założyć rodzinę w kontekście takim, że już chyba, że to już jest na mnie czas, więc planuję chyba na przyszły rok już będzie wesele, ślub i myślę, że gdzieś w tym kierunku będę chciał jakby się skoncentrować na najbliższej przyszłości, poza aspektami zawodowymi. Myślę, że sportowo moje przygody są już tak w dużej mierze zakończone i jakby nie mam większych potrzeb, żeby iść dalej w kierunku jeszcze tam jakichś kolejnych walk. Bardziej zależy mi teraz na kwestiach prywatnych i zawodowych. Dobra, ostatnie takie dłuższe pytanie, a potem krótkie strzały. Co byś powiedział młodym ludziom, którzy chcą mieć taką karierę jak ty? Co bym powiedział takim ludziom? Przede wszystkim to... Może to będą takie wyświechtane i znane rzeczy, ale to jest po prostu tak naprawdę prosty przekaz, jakby sam się broni i jest taki najbardziej dostępny. Generalnie trzeba, w moim mniemaniu, najważniejszą rzeczą to jest po prostu konsekwencja w działaniu. Okay. I jeżeli sobie ustalisz coś i założysz, to po prostu trzeba do tego dążyć na wszelkie różne sposoby i się nie poddawać, bo generalnie jest tak, że pojawiają się przeszkody i wiele osób zawraca, bo coś się nie udało. Taki fajny jest rysunek, w internecie krąży, jest taki gościu, który kopie kilofem w ziemi i dosłownie tam centymetr przed takim ogromnym diamentem jakby przestaje i zawraca. I jakby to mi się wydaje, że to jest taka kwintesencja właśnie tego, że trzeba z takim uporem maniaka, z taką konsekwencją robić to, co się założyło i do czego się dąży. I jakby to przyjmie się efekt prędzej czy później. Bo prawda jest taka, że niczego w życiu nie dostaniesz za darmo. A nawet jeżeli to dostaniesz, to musisz to też umieć utrzymać. No teraz na koniec krótkie strzały. Pieczona rybka czy karczek z grilla? To oczywiście, że karczek z grilla. Podopieczni dzieci czy dorośli? Dorośli. Wolisz pracować z kobietami czy z mężczyznami? Nie ma to znaczenia. Okej. Energetyk czy zjetonik? Energetyk. Żużel czy piłka nożna? Piłka nożna. Co byś teraz jadł? Pizza. Z nienawidzonym przedmiotem w podstawówce? Matematyka. Wieczór w operze czy... Gimnazjum i w liceum również. Wieczór w operze czy koncert rockowy? Koncert hip-hopowy. Spider-Man czy Batman? Oczywiście, że Batman. Ja jestem Batmanem, tylko nikomu nie mówię o mnie. Najlepsza postać dla mnie. Na koniec jeszcze mam jedno pytanie, najważniejsze. Nasz projekt nazywa się Uniwersytet Mocy, więc jaka jest twoja największa moc? To, co mówiłem, ta konsekwencja. I ten upór i dążenie do realizowania swoich celów. Ale jeszcze chyba jedną mam taką super moc, bo sobie pomyślałem o tym ostatnio, że zarażanie ludzi pasją do sportu, bo naprawdę widzę, że osoby, które ze mną gdzieś tam przebywają i w moim otoczeniu, to wszyscy jakby się zarażają tym sportem. Ja bardzo wielu znajomych trenuję, moich kolegów, moi podopieczni, to nie tylko po prostu są osoby obce, ale to też są moi znajomi, którzy do mnie się gdzieś tam zgłaszają, więc ja widzę, że ta umiejętność jakby zarażania pasją i takim jakby lubieniem tego sportu, to widzę, że to też jest, chyba posiadłem taką moc. Dobra, dziękuję bardzo za wywiad. Do widzenia. Dziękuję bardzo.